Cześć, siemanko, z tej strony Jaguś. Dzisiaj będziemy reperować ogon w huśce. Na ostatnim wypadzie go połamałem. Później wam pokażę zbliżenia na niego. Oczywiście użyjemy do tego trytytek. Nie będę go spawał. Nie chce mi się jechać tych 12 km, gdzie spawają plastiki. Trytytki w enduro muszą być. Myślę, że takie wiertło mi starczy. Nie wiem, to jest chyba wiertło do drewna. I wkrętareczka Sparky. Okej, no cóż, nieźle go tutaj łamałem. Ja go sobie najpierw jakoś tam kurwa wsadzę, jak powinien być, żeby mi nie pękł całkiem. Oczywiście filmik z humorkiem, bo tak i tak ja będę wymieniał plastiki, ale się zabawię i pomyślałem, że zrobię z tego film. Chociaż nie chciałem robić z tego filmu, ogólnie nie chciałem z garażów robić filmów, dopóki garażu nie zrobię. Później wam na końcu filmu pokażę, gdzie będzie garaż, warsztat i ogólnie do motorów, jak i samochodów, bo jestem kanał. O, o, jak to kurwa będzie działać przecież. Fajnie. Elegancko. I teraz go na trytytki złapać. Ogólnie wyrwało mi ze śrub jeszcze. Będę musiał tu poprawić. Psina przyszła. Myślę, że wszystko widać. I zobaczymy, jak się sprawuje mikrofon komika, który kupiłem za prawie 200 zł. No dobra, to lecimy, nie? Od czego tu zacząć? Chyba stąd. Ogólnie te ogony są bardzo łamliwe w tych huskwarnach, bo jest tu strasznie nawyginany i twardy jest. Nie wiem, może czekaj, coś tu jest? Nie ma tu nic. Kurwa, żeby zrobić tak, żeby tego nie spieprzyć. Żeby było w miarę okej, okay, nie? Myślę, że wystarczy tobie, jak to mówiłem, chyba już dobrze. Doktor Queen, kurwa. O ja pierdolę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trochę krzywo, dobra, wybiorę pierwszą tytytę. Oczywiście Jerzyka zrobimy. Dobra, stąd, żeby na... Idealne chyba wiertło, może dać za duże. Nie, no dobre jest. Tytytki też takie średniej wielkości. Będzie elegancko. Są nawet trochę za duże te dziury. Spróbuję mniejszym wiertłem. Kurwa, trochę krzywo. To ja muszę się bardziej postarać. Żeby to jeszcze z jakieś 2 miesiące mi polatało, dopóki nie kupię nowych plastików, całej budy. Co podział? Oj, za duże, nie wchodzi. Chyba, że na hamo jakoś. Ale szybko padają te baterie w tym GoPro. To mnie strasznie denerwuje. A nie, w sumie będzie git chyba. No. Będzie git. O kurwa. Nie o tą trytytkę bym zapił. To jest ta szkoła druciarstwa. No ty kurwa. Ciasno, ciasno jest. Ty, jak to będzie równo, będzie zajebiście to wyglądać. Takie kurwa szwy. Będzie jeździć. Wszystkie trytytki zmarnuję. Ale co najważniejsze, nie będzie mi chrapać po plecach, nie? Kurwa, która to trytytka? Nie, może za gęsto trochę je robię. Dobra, przecież nie będę teraz spinał, tylko jadę od razu. Za mały mam statyw, za krótki. Myślałem, że takie bardziej tutaj zbliżenie zrobię dla was. Ale chyba jest ok w miarę, w porządku, nie? Ogólnie nie traktujcie tego odcinka poważnie, jest to zupełnie dla fanu.
bo nie lubię takiej sztuki, ale jest, no na razie nie mam pieniędzy, żeby kupić kompletną budę, bo plastik ten bym kupił, ale po co jak mam wymieniać wszystko? Jerzyk idzie. No zaraz trzeba będzie baterię zmienić. Wkurwia mnie to strasznie, że to tak szybko padają te baterie w tym GoPro. Powiem wam, żeby ciutkam w chuj lepiej trzymały, nie? Ale jesteś zimno, no. Toż, no wiecie jak zimno. No. Działa na baterie. Krócej działają po prostu. Medycyna. Przecież ja powinienem być chirurgiem plastycznym. Cycki lepić babą. Kurwa, nie ma śladu. Już w Polisport takich plastików nie robi nawet. Czy UFO. Tutaj kurwa zapraszam Garagę kurwa 24. Niech się nauczą jak się kurwa plastiki robi. A nie. Jak wszystkich nauczę. No, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Zaraz Hiszpania. Zaraz wylatujemy do Hiszpanii na tydzień. Zobaczymy jak tam będzie. Oczywiście prawie przygotowany na ten wyjazd jestem. No. I co? Myślę, że będzie w porządku wszystko, nie? Fajne materiały wyjdą. Trochę wykosztowałem się na tą Hiszpanię, ale no co? Co mam poradzić? Mam napęd w chuśce do wymiany. No tak to bym sobie napęd kupił, jakbym nie leciał. Coś za coś, kurczę. W MRF-ie też mam napęd przecież do wymiany, bo dużo teraz ze sprzęgła strzelam, to szybko kładzie się, kładą się zębatki. I co? Jakoś idzie. Jakoś idzie. Coś sobie popierdolę do tej kamery. Może ktoś czeka na taki film. A może ktoś nie. Tu za duże. Tu ładnie. Tu zjebałem. I teraz tu pojadę tak, później tam. No, trytytki, że święta. Bez trytytek to... Nie wyjeżdżaj z domu. Nic... I na wszystko zaradzą. No, no. Taka akcja, nie? No. Co tu jeszcze mogę powiedzieć wam? Mogę wam powiedzieć, że tak jak mówiłem wcześniej, nie chciałem odcinków nagrywać takich, bo jest brudno w garażu. Słabe oświetlenie i w ogóle. No ale co poradzić. Przyjdzie. Za 2 miesiące myślę, że będę miał fajnie garaż ogarnięty i będziemy mogli sobie fajne odcinki nagrywać z ekipą. Coś w stylu Bujego, bo to fajnie wygląda. I też mamy dużo do powiedzenia z kumplami. A się rozpędziłem, ojej. Kurwa, równie jakbym się starał, nie? Kto oglądał w dzieciństwie bajkę Pepe Pagdziobak? Kurwa, klasyk. Nie no, sobie nie taki klasyk. Jadą świre, jadą. Jadniać nie jadnie. Jak wiadomo jeszcze tutaj większość z was wie, jestem osobą palącą i postanowiłem sobie taki challenge, że zrobię w Hiszpanii. Jak pojadę, nie będę palił przez ten cały okres, co tam będę. I zobaczymy, czy rzucę, czy wytrzymam. No, będzie ciekawie. No mogłem iść kurwa na medycynę, no jak mi to sprawnie wszystko idzie. Zauważyłem, że baterie, które sobie dokupiłem do GoPro firmy Duracell, są o wiele lepsze za baterię 50 zł i więcej, dłużej trzyma niż oryginalna GoPro. Beka.
20. No, zniszczyłem obudowę od GoPro. Wywietrzyłem dziurę, żeby zewnętrzny mikrofon podpiąć i nagrywać więcej motovlogów. Kurczę, bo to widzę, że to jest dobrze oglądane. A wiecie, hajs musi się zgadzać. Elegancko. Ty, ja z tym będę jeździł z takim jeżem tutaj. Dobra, jeszcze mówiłem tutaj, że dam takiego kikuta osobnego. To też pęka. No, moje zdanie takie jest o zarabianiu w internecie. Jeśli jest możliwość, to trzeba z tego korzystać. Jeśli jesteś głupi i nie korzystasz z tego, że można sobie zarobić, dorobić, to jesteś głupi, kurwa. No już zaraz koniec. Kurwa. Ciasne te dziurki, ale lepiej to wygląda niż na tamtej. Na tym większym wiertle. Kurwa, jak gicio. To pogadaliśmy. O bzdetach. Robota się kończy. O, plany na 2018 może wam powiem, to jest tak. Więcej normalnego enduro. Mniej pitbajków. Czasami jakiś garaż vlog, jak zrobię. Motovlogi oczywiście też będą jakieś tam się pojawiać, czyli bez takich wielkich, większych zmian. Tylko, że właśnie będzie więcej dużego enduro, zwykłego enduro, a mniej pitbike. I jeszcze tutaj dużo, dużo będę przykładał uwagę na jakąś tam promocję kanału. Czyli może odwiedzę jakieś takie ekipy, które no, są na Facebooku, są na YouTubie bardzo znane. Jakieś tam reklamy na fejsie, czy nawet na YouTubie. Czy na Google, zwykłych jakichś tam będą wyskakiwać. Też będę, już kupuję na Facebooku, jak na razie kupuję już reklamy. No głównie chodzi mi o promocję teraz kanału. Motory mam bardzo dobre, nie będę zmieniał ich. Tylko muszę się zaopiekować i ten galet zrobić, żeby mieć gdzie opiekować się tymi motorami. Tak by to wyglądało. Składa na razie, rezygnuję. Bo chcę się zająć na razie tylko enduro. Trzymać jeden content na kanale. Nie przedobrzyć. Może zrobię tak. To będzie lepszy pomysł. O, z tej strony. Ale tu się wywierciło, kurwa. Chujowo. No nie dobra. No, trzymać jeden content na tym kanale. No i zdobyć też to K do końca roku. To jest kurwa mus. Jakbym jeszcze pierdzielnął tutaj. By było w porządku. O. O. I wtedy nie będzie mi przeszkadzać, jak przykręca. Ogon. Mu się wyrwał ze śrub. Gitar. Okej. Okay. Zaraz pójdą zbliżenia na to wszystko, jak to mi wyszło. Dzięki za miłe komentarze względem fryzury, jaką mam na sobie. I podkładka poszła. Dymać się. Kurwa, ten wyrek tu muszę zrobić. On mi pęczy, co? No ta guma się wyrobiła, dobra. Będę musiał taką gumę gdzieś dokupić w mrówce czy coś. O, jest podkładka. Dobra. No to mi się dalej wyrwie to. Będzie gówno trzymać. No, pasik jest pewnie tylko, ona będzie to trzymać, ale spróbuję tu sensownie dokręcić. Dobra, jak wkręcę tamtą drugą śrubę, będzie git. Dobra, daję wam tutaj zbliżenia. Dobra, i macie tutaj, jak to wygląda. Od góry. Fajnie, co? Doktor, kurwa. Jeżyk.
O, tu muszę jeszcze docisnąć. No, tu już ogarnęłem. No co? Ważne, że nie chrapie. I się patrzcie, jak się fajnie trzyma, sztywno, tak jak było oryginalnie. Tutaj poobcinałem ten. Spoko, nie? 2 miesiące potrzyma. A jak? Gościu. Robota zrobiona. Mogę wam powiedzieć, że wyszło całkiem spoko. Potrzyma mi to jakiś czas, oczywiście, tak? Gile z nosa lecą. Co wam tu mogę powiedzieć? Jak ogarnę garaż? Będzie więcej odcinków z garażu. Bo będą do tego warunki. Co nie? Co tak? No, ja lecę. Trzymajcie się. Cześć.